Ślęza ma już za sobą dwa mecze sparingowe, mierzyła się dwukrotnie z CCC Polkowice. Co ciekawe, za wrocławskim zespołem więcej spotkań niż treningów 5-5. W czwartek Arkadiusz Rusin będzie mieć już komplet zawodniczek na zajęciach. 11 zawodniczek, jutro przylot Szarni, także już liczę na to, że komplet na kolejnym treningu, oczywiście po badaniach. Także już od dzisiaj praktycznie cały czas będziemy szlifować 5-5, bo widać, że tego brakuje. Pierwsze dwa sparingi rozegraliśmy z zespołem z Polkowic i tak naprawdę więcej zagraliśmy w tej chwili 5-5 niż trenowaliśmy, bo 5-5 mieliśmy raptem jeden trening. W najbliższy weekend drużyny aktualnych mistrzyń Polski czekają kolejne spotkania towarzyskie. Tym razem Ślęza weźmie udział w turnieju w hali w Jeleniej Górze. Tam mamy kolejne dwa spotkania z niemieckim zespołem i z zespołem słowackim. Także teraz jakby intensywny tydzień do tych spotkań, ale bardziej wracamy do tych meczów z Polkowicami i będziemy czyścić pewne rzeczy w defensywie, w ataku, które wyraźnie te mecze pokazały, rzeczy, które nam nie wychodzą i ten tydzień nad tym się skupiamy. Oczywiście nie zapominamy w dalszym ciągu o motoryce, o przygotowaniu fizycznym. W minionym tygodniu Ślęza dokonała ostatniego transferu. Draganę Świtlicę, która nie przeszła testów medycznych, zastąpiła serbska środkowa Tijana Ajdukovic. Był problem ze Świtlicą. Nie chcieliśmy ryzykować z jej stanem zdrowia. Ona nie nadawała się do tego, żeby wejść od razu z nami w trening. Potrzebowała jeszcze kilku tygodni rehabilitacji. Nie chcieliśmy ryzykować podobnej sytuacji, jak w tamtym roku była z Courtney Treffers na początku sezonu. Dlatego podziękowaliśmy Draganie. Na rynku wolna była jeszcze Ajdukovic. Zdecydowaliśmy się na ten krok. Ja liczę na to, że bardzo nam pomoże w strefie podkoszowej. Dziewczyna, która na pewno wyróżnia się parametrami i teraz jest tylko kwestia, żeby wkomponować ją w zespół. Na to jeszcze trener Arkadiusz Rusin ma trochę czasu. Inauguracja ligi w przypadku Ślęzy jest bowiem planowana na ostatni weekend września. Wrocławianki rozgrywki zaczną od drugiej kolejki.